Witajcie moi drodzy, tu Jasnowicka wizje w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Temat jest znany, bo zapowiedziałem go w zakładce Społeczność. A więc, jakie wizje? O, ciekawe odczucie. Mam odczucie, moi drodzy, że te wizje będą. Scenariuszem pisanym przez wszechświat, takim wyjątkowym przesłaniem, które przyjdzie do mnie w dość niecodzienny sposób. To będzie coś szczególnego, co czuję, że muszę przekazać, abyśmy wszyscy zrozumieli powagę sytuacji i byli gotowi na przyszłość. Czuję jakiś taki. Niecierpliwość, nazwijmy to wszechświata, że poważna jest sytuacja. Te wizje będą wykazywać wydarzenia, które będą miały, które mogą mieć różne, także i dramatyczne dla całego świata konsekwencje. To czas na wizję teraz. Co do mnie przyjdzie. Nie Yeah. W mojej wizji. Zobaczyłem Kreml pełen napięcia, bo potężny sojusz NATO, oni tak powiedzą, prowadził wobec nas wrogą politykę. Co jest bzdurą, co jest fałszem, co będzie byle pretekstem dla Kremla. To niedługo, niedługo to się wydarzy. Zintensyfikowania działań militarnych. Poznaję taki facet, on się nazywa Dimitri Pieskow, to jest rzecznik Kremla. On w tej wizji potwierdził, że Rosja intensywnie pracuje nad udoskonaleniem, tak by to napisał, tak bym to yy, powiedział, doktryny wojskowej. Tam w, na Kremlu eksperci omawiali zmiany jakiejś w strategii nuklearnej. Może być przeszłość, bo poczułem to przed momentem. Możliwe cele analizują scenariusze ataków. Teraz przyszłość. Putin, otoczony doradcami wojskowymi, przeglądał jakieś mapy. Nie jakieś, na, tak jak ja bym to robił, elektroniczne, tylko on papierowe. Plany takim strategicznym, nazwijmy to, podziemiu. Tak poczułem, że to jest głęboko w ziemi, bunkie. tak? Bardzo napięta atmosfera. Decyzje były podejmowane z zimną kalkulacją, z olbrzymią determinacją, ale o co chodzi? Naprawdę coś się zbliża. Ja czuję, że o tym jest rozmowa gdzieś, że to jest gdzieś omawiane.

Duże napięcie na, Klem, na Kremlu. Ujawnienie amerykańskich głowic, czy tam rakiet atomowych w Niemczech i na terenie Polski. Moje wizje ukazały mi, że w 2026 to raczej będzie. Dochodzi do ujawnienia szokujących informacji. Nie wiem, czy tego. Dobrze, zostawiam. To nawet może z Białego Domu wyjść. Że od dwóch lat na terenie Niemiec, nie wiem, też mi myśl przychodzi polski, znajdowały się amerykańskie głowice atomowe oraz rakiety yy, z atomowym uzbrojeniem. Widziałem społeczeństwo niemieckie. Które bardzo mocno reaguje. Wręcz muszę Państwu powiedzieć z przerażeniem, ale też poczułem gniewem na te wiadomości. I to będzie dodatkowo destabilizować sytuację w naszym regionie. Czuję ogromną presję na polityków w Niemczech. Ogromną presję. Oni będą starali się uspokajać. Widzę, jak się starają z różnych opcji uspokajać ludność ale jakieś protesty wybuchają. Znak taki, spokojem mi się kojarzy, Wiecie? tak, kreska i takie dwie, spokojem. Kanclerz Niemiec z powagą, z troską albo jakiś ważny urzędnik zwraca się do narodu w telewizyjnym przemówieniu i próbuje wyjaśnić, będzie próbował wyjaśnić sytuację, zapewnić, że wszystko jest, jest pod kontrolą. To będzie niesamowita taka mi myśl przychodzi, usterka, albo to przez jakąś usterkę będzie spowodowane. Nie rozumiem tego. Usterka w planie. Niesamowite. Co jeszcze czuję? Co jeszcze do mnie przychodzi? To są prawdziwe wizje, więc trochę trzeba poczekać. Muszę się. Muszę zobaczyć. Ogromna reakcja Rosji. Zaczyna coś wyolbrzymiać, wyolbrzymiać wywiad rosyjski. Nie wiem, przypuśćmy 28 czy 8 rakiet, a oni powiedzą 28. Strasznie wyolbrzymiają problem. Nie zauważając, że oni rozmieszczali przy polskiej granicy z Białorusią, na, w okręgu kaliningradzkim. Jakby ten temat pominął, a zaczną mówić o tym, że Ameryka coś stawiała, że Ameryka ma wrogie nastawienie. To poczułem. Nie tego się spodziewałem. Atak nuklearny na Niemcy. Moje widziałem dzień. To będzie w dzień, biały dzień, w którym Rosja przeprowadziła atak nuklearny na Niemcy. Iskandery z. albo rakiety zwykłe z Kaliningradu, a iskandery z, Berli z Białorusi. Strategiczne cele wojskowe, infrastruktura w Niemczech zaatakowana. To będzie szokiem. Widziałem, jak eksplozje rozświetlają bardziej dzienne niebo. Dzień to był, one niebo nawet rozświetliły. Jasno się zrobiło. Atak bazy wojskowe, magazyny broni, centra dowodzenia. Ludzie będą w panice opuszczać swoje domy. Ulice Berlina. Berlin mi się skończył Berlin, Monachium i Frankfurt. Przerażeni mieszkańcy. One się wypełniają ulice przerażonymi mieszkańcami w panice jest jakiś krzyż, krzyk, eksplozja. Media na całym świecie transmitują te dramatyczne wydarzenia, nawet na żywo. Obrona cywilna niemiecka pełne obroty. Próbuje ewakuować ludzi z zagrożonych obszarów. Gdzieś coś będzie nad rzeką. Widzę obraz roztrzęsionych rodzin. Dzieci trzymane na rękach, jakaś matka trzyma dzieci na rękach. gdzie próbować znaleźć schronienie. Wychodzę z tego. Bardzo ciężkie to dla mnie. Bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie. Nie chcę tych wizji. Nie chcę tych obrazów. Bo bym się mylił. Do tej pory czuję ten ciężar. I cisza z Rosji, że nic nie powiedzą pod tym, a jak będą się cieszyć. No drodzy przerwa, jeśli podobać się ta audycja, to pamiętaj, bardzo Cię proszę o zasubskrybowaniu naszego kanału. To jest ważne, ponieważ te wizje, czuję szczególnie dzisiaj, mogą pomóc nam zrozumieć i przygotować się na przyszłość. Bardzo serdecznie proszę udostępnij ten film, aby inni również mogli dowiedzieć się o tych kluczowych przepowiedniach. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i podzielić się swoimi myślami. Moi drodzy w komentarzach, bardzo o to proszę. Co jeszcze czuję? A dalej jest mi ciężko. Chociaż myśli. Dobrze. Ekran zgasł. Nie wiem jak ekran gaśnie, i ja nagrywam to, bo ja mam taką, jakby, że baterię tam trzeba chronić, czy oszczędzać. Jak ekran mi gaśnie, to, że to nagrywa, czy nie nagrywa. On tak przyciemnia się, szary robi i, i później. Teraz taka myśl mi przyszła bardzo mocna, bardzo intensywna, że w Niemczech służby specjalne rozważały to albo w tę środę, albo w zeszłą środę. Dokładnie taki scenariusz, który teraz pokrywa się z moimi dotychczasowymi wizjami i tymi, które słyszysz teraz. A więc i my, i wy, my razem powinniśmy tego posłuchać. Dlaczego? Jak widzicie, także dlatego, że Rosja może faktycznie, tak jak pokazują te wizje, a ja wierzę swoim wizjom, zaatakować i Niemcy, nawet tak i Niemcy, nuklearnie, jak się okazuje. W moich wizjach i odczuciach dotychczas pojawiło się kilka powodów, i czuję to wewnętrznie w sobie, dla których Rosja mogłaby zdecydować się, moi drodzy, na taki wręcz dramatyczny krok. Czuję bardzo mocno te powody, ale nie będą wysublimowane. Po pierwsze, będzie chodziło o przestraszenie zachodnich sojuszników Niemiec. Rosja może chcieć zaszokować i przestraszyć. Różne zachodnie kraje, nie wiem, przyjaciół Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, też w Stanach Zjednoczonych, aby powstrzymać ich od dalszej pomocy wojskowej dla innych swoich sojuszników? Tak. Czyli atak nuklearny na Niemcy miałby na celu wywołanie po prostu paraliżu, strachu w całej Europie Zachodniej. Po drugie, czuję, że będzie chodziło o odcięcie pomocy militarnej dla Polski, dla państw bałtyckich. Coś się wydarzy. Coś się wydarzy. Niemcy, no przecież wiemy, są dla nas, dla Polski, kluczowym hubem logistycznym, w ogóle dla całego NATO, tak? Dla amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Są hubem Niemcy. A więc atak na Niemcy. Miałby na celu przerwanie po prostu łańcucha dostaw, i znowu poczułem, że o tym mówiły służby niemieckie niedawno sobie, między sobą. O to poczułem bardzo mocno. Gdzieś w pokojach operacyjnych, tak to nazwijmy, odcięcie wsparcia wojskowego dla Polski, dla krajów bałtyckich, które byłyby celem następnym rosyjskiej agresji, to poczułem. To też. No po trzecie, chodziło, będzie pewnie o paraliż NATO. Atak nuklearny mógłby wywołać szok, mógłby wywołać dezorientację we wszystkich w ogóle strukturach NATO, w takich krajach, które się boją, nie wiem jak Węgry czy Słowacja, państwa członkowskie przecież mogłyby w ten sposób zostać sparaliżowane, być jakby w pewien sposób niezdolne do szybkich reakcji z powodu po prostu lęku, że będą następni przed dalszymi atakami nuklearnymi, które mogłyby być skierowane na nich. Rosja to będzie chciała wykorzystać. Jak zwykle ten niedźwiedź rosyjski będzie chciał pokazać swoją siłę, demonstracja siły taki atak mógłby być również demonstracją siły. Mieć na celu, nie wiem. To już teraz nie wiem, czy intuicja mi mówi, czy logika, jedno i drugie. Cel: pokazanie światu, że Rosja jest gotowa na najbardziej drastyczne kroki w obronie swoich interesów. Po piąte, właśnie zastraszenie świata. Jak zwykle. Jak zwykle. Rosja może chcieć zademonstrować, że nie cofnie się przed użyciem broni nuklearnej, aby osiągnąć swoje cele i polityczne, i militarne, i każde inne. No, to mogłoby zastraszyć całą resztę świata, zmusić, taka jest koncepcja, do ustępstw. Tak poczułem. Ale Rosja musi brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że my jako NATO to już mówię od siebie z logiki, z wiedzy my przecież jako NATO mamy więcej, Ameryka, mamy więcej głowic nuklearnych niż oni. I nasze na pewno są dobrze zakonserwowane, dobrze funkcjonują, a tam no, wydaje mi się, że takie głowice część pewnie rozkradli, część sprzedali. No tam jest przecież problem z tym wszystkim w tej Rosji. U nas na pewno nasze działają, a ich może być tak, że będzie decyzja, ale nie każda odpali. A u nas każda odpali i Rosja musi się z tym liczyć. No tak mi teraz przyszło, że oni będą musieli i tak. Co jeszcze? Po no widzicie, nie są to łatwe dla mnie wizje dzisiaj. Nie spodziewałem się, bo przepraszam. No właśnie, wywołałem wilka z lasu. Będzie światowa reakcja na to, na atak. Przed momentem poczułem wizję, pokazały mi, że atak na Niemcy wstrząśnie całym światem. Widziałem obrazy szybko, tak migawki. Posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ można poznać. Okrągły ten. ONZ, światowi liderzy, wypracowanie wspólnego stanowiska. Pośpiech w Białym Domu. Prezydent USA zwołuje pilne spotkanie w Białym Domu. Jakaś kobieta jest na czele tego. Ważny głos, doradczyni albo wojskowa, no nie wiem, doradcy wojskowi, polityczni będą analizować sytuację. Ulice Nowego Jorku, Londynu, Paryża, wielu innych miast masowe protesty przeciwko wojnie. Ale Rosja będzie mówić, że oni nie chcą wojny, tylko to był uprzedzający atak. Ale widzę ludzi z transparentami wzywającymi do pokoju, wypełniają ulicę. Ich głos domaga się natychmiastowego zakończenia eskalacji. Rosja zaczyna kłamstwa. Że działali uprzedzająco, że mogli strategiczne, wykorzystali taktyczne, coś takiego. Proszę Państwa, po raz trzeci poczułem, że Niemcy nie są zaskoczeni. Społeczeństwo będzie zaskoczone, ale poczułem, proszę mi wierzyć, mówię z ręką na sercu przed Bogiem, poczułem, że jakby w głębi kraju służby niemieckie nie są zaskoczone sytuacją, że to jest brany scenariusz. A teraz poczułem coś dziwnego, że może pod wpływem mojej wizji będzie to brany scenariusz pod uwagę. Dziwne to wszystko. To tylko jasno widzenia ja nie jestem Bogiem. Boże, Polska. Polska do mnie przychodzi. Inwazja na Polskę, tak to będzie nazwane. Nie od razu. W jakimś dłuższym czasie po tym ataku, ale po dłuższym czasie na Niemcy widziałem w mojej wizji, poczułem to. Jak Rosja przystępuje do inwazji na Polskę. Rosyjskie wojska wspierane przez jakieś potężne jednostki pancerne. Dziwne to, że Rosja tak jest inna. Lotnictwo, drony, chmara dronów. Poczułem czarne niebo z Kaliningradu. Przesuwają się w stronę granicy. Widziałem wojska na granicy, zniszczenia. Warszawa, część Krakowa, dużo Gdańsk. To wam powiem. Polskie siły zbrojne też poczułem silny opór, ale będą przytłoczeni liczebnością i technologią, bo okaże się, że Rosja pójdzie w drony agresji. W Warszawie prezydent w otoczeniu najlepszych doradców, najwyższych dowódców wojskowych wydaje rozkazy, apeluje o wsparcie międzynarodowe. Widzicie, Taka krytyka była złońskiego ja widzę, że Duda się zachowuje, że prezydent, przepraszam, zachowuje się tak samo. Cywilna obrona niepewność, ludzie gromadzą się w, schron w schronach, próbują zaopatrzyć się w niezbędne zapasy. W moich wizjach powiedziałem Duda, ale to nie jest Andrzej Duda. To jest człowiek, o którym mówiłem w moich innych wizjach. Odnajdziesz, odnajdziesz te wizje. Tak ad hoc powiedziałem, dodałem, się teraz jest prezydentem Kojarzy. Jestem tylko człowiekiem. Wpadło mi tak szybko na myśl. To się nie od razu wydarzy. Rosja będzie kłamać. Będzie polityka. Ciszy. I to nie będzie od razu po ataku na Niemcy, ale dość szybko. Czuję masową ewakuację w Polsce, ludności cywilnej. Setki tysięcy ludzi uciekają. Z terenów, które mogą stać się objęte walkami, olbrzymia fala uchodźców, jest w Polsce wręcz panika. Drogi zatłoczone samochodami. Pieszo ludzie przemierzają setki kilometrów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. I nie wiem, czy to jest obraz przed czy w trakcie. Dziwna sytuacja. Fragment zobaczyłem z północy Polski. Bym powiedział, skala kryzysu będzie ogromna. Widziałem obrazy prowizorycznych obozów uchodźczych. Mówię o tym trzeci raz już na tym kanale, Gdzie my, Polacy, gdzie ludzie czekają na pomoc, na, bo brakuje żywności, wody, brakuje lekarstw, jest początkowy chaos. To czuję. Wszystko nas zaskoczy. Poczułem teraz, przepraszam, że to powiem: wszystko będzie inaczej. Wszechświat podjął decyzję. Decyzje są już podjęte. Plan na Kremlu rozpisany. I znowu czuję Niemcy. Służby mówią między sobą. I poczułem wewnętrznie, ten scenariusz jest wysoko prawdopodobny. Muszę przerwać, to jest dla mnie ciężkie. Przerwę znowuż tym hasłem. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i udostępniać tego filmu swoim znajomym. Te wizje, jak widzisz, są niezwykle ważne. Ważne dla naszej przyszłości. I moim zdaniem, i o to cię proszę, weź w tym udział. Każdy powinien je poznać. A więc Twoje wsparcie pomoże. Mi, pomoże nam wszystkim, aby tak było, dotrzeć do większej liczby osób. Daj łapkę w górę, jeśli uważasz, że te przepowiednie są istotne, choć i ciężkie dla mnie dzisiaj. Podziel się, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. To jest istotne moje zdanie, ale Twoje jest bardziej cenne dla mnie. O to proszę. Nie wiem, dzisiejsze obrazy mnie z niepokoju. Wchodzę w etap niepokoju dzisiaj. Czyli będę miał ciężki wieczór, czuję to, że, że nie wyjdę z tej energii, to jest bardzo silne, to we mnie zostaje. Bardzo zostanie ze mną ten obraz niespodziewany. Nie wiem, czy to jest tak, że oni tam w Berlinie o tym dyskutują i ja to ściągnąłem. Albo, że ja mam być... Dobrze. Oni powinni o tym dyskutować. Brawo. Wielka reakcja na to, silna, Pełna, pełnoskalowa reakcja sił NATO. Stany Zjednoczone, inne państwa mobilizują swoje siły, aby obronić każdy centymetr terytorium NATO. I ja czuję bardzo mocno, znowu, że jakaś kobieta i mężczyzna mówią o artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Widziałem przez ułamek sekundy i czułem to, nawet tak wewnętrznie jakby to we mnie było przemarsz wojsk sojuszniczych. To może być symbol. Pomoc zaawansowanej technologii obronnej. I czuję, że tak jakby to był obraz dziwny. Fala wody to byli Rosjanie. Takie bałwany wodne. Białe i odpychane, tak? Eskadry myśliwców NATO. Mówią wszyscy o patriotach, a ja. Czuję, że będzie coś innego, jakieś systemy obrony przeciwlotniczej inne, które będą odpierać rosyjskie ataki. Jakiś młody facet w Pentagonie z doradcami wojskowymi siedzi, koordynuje działania obronne, uspokaja świat, nie tylko Amerykę. W telewizyjnych przemówieniach, młody facet. Taką młodą werwę będzie mieć w sobie. I to jego też zaskoczy. Bez... Dobrze. Jak domino. Polityczna taka walka będzie o przetrwanie. Widziałem, jak politycy na całym świecie po tym wszystkim walczą o utrzymanie porządku, o uniknięcie globalnej wojny. W Ameryce jakaś kobieta mówi o denuklearyzacji świata. W Niemczech kanclerz przenosi się i mówi, utrzymuć, żeby utrzymać jedność narodową. Ogromne zniszczenie jest. Na jakichś dwóch, trzech obszarach. Fala. W Polsce premier apeluje do obywateli o odwagę, o determinację. Politycy się jednoczą różnych opcji wokół rządu. Narodowa mobilizacja tak to się będzie nazywać. W Stanach Zjednoczonych prezydent. Prowadzi jakieś intensywne negocjacje z sojusznikami. Wspólna strategia, która zapewni bezpieczeństwo Europie i ma zapewnić bezpieczeństwo światu, to będzie w gazetach pisane. Ale to doprowadzi do rozpadu brics To co zrobi Rosja? Doprowadzi do rozpadu brics Wiele krajów Rzuca dokumentami. Wypowiada sprzeciw Rosji. Czuję, że w Indiach następuje wielka masa atomowa, że indyjskie media pokazują, parada jest jakaś w Indiach, czy, czy, czy też pokazują, ile to Indie mają rakiet atomowych. USA przypominają o liczbach. Wszyscy zaczynają, raptownie się kotłuje. Wszyscy mówią bo pokoju, się kotłuje. Wszyscy mówią o liczbach. Nikt nie zwraca uwagi na społeczeństwo. Ekonomia pada. Ogromne będą skutki ekonomiczne, gospodarcze tego wydarzenia, tego konfliktu. Załamani giełd na świecie. Nastąpi globalny kryzys, który przeprowadzałem finansowy. Wiele krajów pogrąży się w chaosie. Wszyscy zaczną się raptownie mocno mobilizować i dozbrajać, ale będą przerwane łańcuchy dostaw, brak zaopatrzenia, gwałtowne wzrosty cen w całej Europie takie hasło będzie w gazecie. Widzę, jak ludzie na całym świecie borykają się z niedoborami podstawowych produktów. Ludzie zaczynają mówić, że miałem rację, że mają być samowystarczalni. Kryzys dotknie nawet najbogatsze kraje. Niesamowita cena z... uranu tego w... komponentów do broni atomowej. Niesamowita cena metalu. Skojarzyły mi się butelki. W... Dobrze. Nie chcę o tym mówić. Boże jedyny, ratuj mnie od, od takich wizji. Nie chcę tego. Chwila przerwy. Przer na coś innego umysł. Zasubskrybuj więc ten kanał, by być na bieżąco. Proszę, przepraszam. Przed najnowszymi wizjami. To jest ważne. Bo te przepowiednie mogą mieć ogromne, czuję, znaczenie dla naszego życia, dla naszego regionu. Bardzo serdecznie proszę, zrozum mnie, jestem jeszcze pod tej wizji, ona jest we mnie. Udostępnij ten film, aby być na bieżąco, aby, aby inni się dowiedzieli. Zostaw proszę łapki w górę, dodaj komentarz, żebyśmy mogli wspólnie dyskutować na ten bardzo ważny temat. Bardzo ważne, coś się zbliża. Bardzo przepraszam, że takie nieskładne zdanie, chciałem się wyrwać z tej energii. To jest prawdziwe jasnowidzenie. I proszę mnie zrozumcie. Chwila przerwy. Chwila przerwy. Wszyscy pamiętam takie zdanie. Nie wiem, kto to powiedział. Że kiedy będą krzyczeć szalom, pokój, to się to wydarzy. Będzie tak. Dramatyczny krzyk będzie o pokój. Nadzieja na pokój. Umiera ostatnia, ale będzie tytuł gazety. Będą intensywne działania dyplomatyczne, będzie presja międzynarodowa. Będzie jakieś zawarcie porozumienia światowe, mowa o pokoju, żeby zapobiec najgorszemu scenariuszowi. W Rosji się podniesie bunt. To będzie tylko pierwszy jeden moment, tak poczułem, kiedy będzie wykorzystania broni atomowa. Później Rosja się nie odważy. Tak poczułem. Dzięki presji międzynarodowej. Nie będzie wolny atomowej, globalnej. Nie, nie czuję tego. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Wy, Niemcy, musicie bardzo rozważyć tę wizję Jeśli one powstały po to, by was obudzić, co dał je wszechświat, to jest ważne. Jeśli zaś ja czytałem to, o czym wyście rozmawiali w swoich ukrytych pomieszczeniach, tam w Berlinie, czy gdzieś tam, kwasota mi powstała pod wpływem tych wiz, przepraszam, to je ujawniłem. Nadejdzie nowa era, nowy czas, nowy porządek się, nowa era globalnego porządku. Nowe globalne bezpieczeństwo tak poczułem. Ale to będzie etap trzech lat od tego wydarzenia. Po drodze wiele się konfliktów wydarzy, straszna wojna, a dopiero później etap globalnego odrodzenia. Jak w przyszłości międzynarodowe społeczności będą zacieśniać współpracę, to będzie coś strasznego: użycie tej broni, właśnie po to, by zapobiec tragediom takim podobnym w przyszłości. Będą podpisane nowe porozumienia, nowe traktaty, nie będzie upadku Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, wzmocni to wszystko globalny system bezpieczeństwa, bo to nauczy ludzkość. Te bolesne doświadczenia, bardzo wiele. Czuję w środku, że liderzy światowi, ale pod naszą presją, naszym ogromnym społeczeństwa naciskiem, dojdą do historycznego porozumienia. I to porozumienie zakończy wielką wojnę, wprowadzi nową erę globalnego bezpieczeństwa. Mówię tą nazwę drugi raz. Nowa era globalnego bezpieczeństwa. To jest, to będzie czas, gdzie ludzie będą czuć się bezpiecznie, bo będą zaopiekowani. Tak poczułem. Tak. Hmm. Pomyślmy, moi drodzy, jak my powinniśmy reagować. Jak my, jako Polska, powinniśmy przygotować się na ten cios. Na to, co się wydarzy. I w obliczu tych dramatycznych, jednak wizji, jak my powinniśmy się zachować, jak przygotować w Polsce. Przede wszystkim myślę przygotowanie schronów, zapasów. W odpowiednim momencie, teraz już schronów, a w odpowiednim momencie zapasów, powinniśmy zinten zi zintensyfikować budowę, modernizację schronów. Państwo powinno zachęcać nas, obywateli, tak jak to jest w Niemczech czy w innych krajach, do gromadzenia zapasów żywności, wody, innych niezbędnych artykułów. Ja się dziwię, proszę Państwa, że o tym się nie mówi w Polsce, że tego nie ma w Polsce. Tu nikt nie chce siać paniki, a trzeba ludzi pewnych zachowań nauczyć. A więc edukować, jakieś treningi, edukacja ludności powinna być na temat i będzie procedur awaryjnych. Kto zna alarmy, jakie są, sygnały alarmowe, zachowania w sytuacji kryzysowej to jest ważne, to jest kluczowe. Jakieś szkolenia płatne, opłacane przez państwo w zakresie pierwszej pomocy, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie ewakuacyjne powinno być powszechne. Powinien być obowiązek ustawowy dla pracodawców, by uczyć tego. Grupy powinny iść od zakładu do zakładu i uczyć. Nie mówiąc o wzmacnianiu obrony. Polska musi kontynuować, wręcz bardziej zintensyfikować współpracę z NATO. Musimy wzmocnić nasze zdolności obronne. W mojej wizji była obrona przeciwlotnicza bardzo ważna. Te, ta chmara dronów, nie zapomnę, to jest nie pierwszy raz. Przeciwrakietowa obrona to jest, będzie niezbędne. A dlaczego obrona przeciwrakietowa? Tak byś przyszła, że my stworzymy drony, czy będą drony w Polsce, dron kontra dron, że drony będą się nawzajem atakować. Musimy myśleć o sojuszach, o dyplomacji. Aktywna dyplomacja na arenie międzynarodowej, kluczowa. Zacieśnianie sojuszy budowanie koalicji to wszystko może nas wspierać w razie zagrożenia to jest bardzo bardzo istotne przychodzi my też myśl że nie można zostawić przez społeczeństwo rząd moim zdaniem już powinien stworzyć programy wsparcia dla ludności niech one będą nawet utajnione Zminimalizować panikę, zapewnić pomoc w przypadku kryzysu. To jest ważne. Społeczeństwo musi już teraz czuć, że jest dobrze przygotowane, że jest zabezpieczone. Musi uwierzyć w swoje państwo. Nie może być tak, że ja piszę do majora ABW, że ma uwierzyć w swoje państwo, on mi odpisuje pełno alabaratów, że on nie wierzy i podaje argument. To, jest, to nie, nie może tak być. Musi być spokój, musi być gotowość. Wszyscy powinniśmy zachować spokój w tym trudnym czasie, który będzie i teraz być gotowi na różne scenariusze, nawet na ten, nawet nawet jeżeli nam się nie podoba. Bo panika nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Będziemy musieli działać rozważnie, zgodnie z jakimiś ustalonymi planami awaryjnymi, ale gdzie my mamy te plany. Ale musi to być. Rosja ja czuję, że nie da nam dużo czasu na wielkie dozbrojenie się. Rosja puszcza też pewne takie informacje, pokazu, chce pokazać, że jest słaba. Puszcza pewne informacje. Nie można też we wszystko bezkrytycznie wierzyć. Ona nie jest tak silna, jak nam się wydaje, ale nie jest tak słaba, jak przedstawiają to dokumenty. I tam cały aparat państwa poszedł na. Ja czuję, że wiecie co, że ten atak na Polskę, jak będzie, to czuję, że on będzie bardzo w powietrzu. To czuję nie pierwszy raz. Chmary dronów, rakiety, i to będzie z daleka robione. Nie tak jak my sobie wyobrażamy, że oni natychmiast czołgami będą tu wjeżdżać. To będą tylko jakieś bataliony grupy. Te wizje ukazują atak nuklearny Rosji na Niemcy. Później inwazję na Polskę kraje bałtyckie. To jest poważne zagrożenie. I to zagrożenie, to, co się może stać, może prowadzić do globalnego konfliktu. Niemcy, moi drodzy, dotychczas myśleli, że nie wiem, Rosja zaatakuje Polskę najpierw. Sądząc, że to my będziemy toczyć krwawy bój nasi żołnierze z Rosją, podczas gdy oni będą mogli sobie żyć w spokoju. Że najpierw Ukraińcy zatrzymywali rosyjską agresję, potem dziwny, krzywy pokój, a później my. Ale, proszę Państwa, no obudźmy też i Niemców. Moje wizje pokazują, że i oni, Niemcy, muszą w końcu zrozumieć, że Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla nas, Polaków, dla naszego dla kraju bałtyckiego, ale dla całej Europy i w końcu świata. Uwaga, na to, choć na początku będzie osłabione uderzeniem, bo to czuję, będzie naprawdę pięknie w stanie obronić to swoje terytorium i w końcu konsekwentnie, chcę to jasno powiedzieć, bo wiele razy to powtarzałem wygrać, powstrzymać rosyjską agresję. Te moje wizje przypominają nam, jak zwróćcie uwagę, ważne jest zachowanie gotowości, ważna jest solidarność w obliczu takich zagrożeń, o których mówię. Nie wiemy jaki scenariusz będzie, przyszłość jest niepewna, ale wizje ukazują, że dzięki jedności, dzięki determinacji możliwe jest pokonanie na nawet największych wyzwań. My jesteśmy wspólnotą, wspólnotą europejską, wspólnotą natowską, wspólnotą międzynarodową, i wspólnota międzynarodowa musi być, moi drodzy, gotowa na każdy scenariusz dążyć do pokoju, by zapobiec tragediom. Przyszłości. Ale dążyć do pokoju, to znaczy też przygotowywać się do najtrudniejszych wydarzeń, które mogą mieć miejsce, bo pokój nie zależy li tylko i wyłącznie od tych, którzy chcą tego pokoju. Ale bardzo często pokój generuje lub nie, jeżeli się powstrzyma, ten, który chce wywołać zamieszanie. A my wiemy, że Rosja chce wywołać z Chinami, z Białorusią, zamieszanie. To jest jasne, jak słońce. Przepraszam Państwa, że w takie piękne dni, takie wizje, nie spodziewałem się tego, nawet się nie przygotowałem. Powiem Państwu prawdę. Ja zszedłem z takiego prywatnego, z prywatnej pracy, bo robimy jakieś tam y, rzeczy, wykorzystujemy moment. I przyznam się, że nawet nie miałem siły ubrać eleganckiej, pięknej koszuli, co często robię. Yy, przychodzę ad hoc. Ad hoc. Mówię tylko, no to będzie o 21. Mam nadzieję, że uda się. Przemyślmy to wszystko. Napiszcie komentarz. Zostawcie łapki w górę. Napiszcie, co o tym myślicie. A Niemcy niech się obudzą i zaczną pomagać Polsce, krajom bałtyckim, Ukrainie, całemu światu. To jest ważne. Wszyscy siedzimy na tym samym wózeczku.